Koliber. Posłowicz Damian Koliber. Szanowny panie marszałku, wielokrotnie w trakcie pani poselskiej kampanii prezydenckiej podnosił pan kwestię konieczności reformy samorządowej. Prezydent pan posła nie został, ale jest pan członkiem Narodowej Rady Rozwoju, w trakcie której pan pracuje jako członek sekcji samorządowej. Chciałbym spytać, czy rada ta ma jakikolwiek realny wpływ na politykę prezydenta, a także jakie projekty zmiany w samorządach sobie przez pańską sekcję zaproponowane? No, mogę powiedzieć o motywacjach swoich, kiedy przyjmowałem członkostwo w tej Radzie. Wówczas podkreślano jej pluralistyczny charakter i poszedłem z nadzieją, że ktoś będzie chciał słuchać naszych rekomendacji. Na dzisiaj w sekcji, która zajmuje się polityką spójności pod przewodnictwem ministra Kwiecińskiego, pracuję ja i kilkunastu samorządowców i proponujemy wiele rozwiązań. Na dzisiaj jeszcze nie znalazły one swojego adresu i kształtu. Mógłby pan podać przykłady? Rozmawialiśmy o polityce w obszarze odpadów, chociażby żeby lokalne zakłady komunalne mogły obsługiwać na danym terenie politykę śmieciową, ale rozmawialiśmy również o potrzebie budowania strategii zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Mam nadzieję, że one finalnie znajdą się w projektach ustaw, które zechce pan prezydent złożyć, ale to już będzie jego wola. Trudno mi powiedzieć, na dzisiaj w wielu obszarach się z panem prezydentem nie zgadzam, ale będę proponował, nadzieja umiera ostatnia, zobaczymy.